Odwiedzasz grupy dla singli na Facebooku? Zwracasz uwagę na zdjęcia mężczyzn, którzy się tam prezentują? Pewnie tak. Gdy następnym razem będziesz je scrollować, to zwróć uwagę na ten jeden szczegół. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Obserwuję parę grup dla singli na Facebooku i uderza mnie w nich to, że dużo częściej prezentują się, czy przedstawiają się tam mężczyźni niż kobiety. Częściej oni wrzucają swoje zdjęcie z zaproszeniem do kontaktu. Czyli można powiedzieć, że wychodzą z inicjatywą, a jednocześnie pod tymi zdjęciami jest bardzo mało komentarzy od dziewczyn, że hej, poznajmy się albo cokolwiek. Może oczywiście być tak, że dziewczyny piszą wiadomości prywatne, ale jakoś gdzieś tak czuję, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale czuję, że raczej te zdjęcia są tak zbywane, bo patrzysz na nie i sobie myślisz, wygląda tak zwyczajnie. A my zaczęliśmy utożsamiać słowo zwyczajnie z nieistotny, nudny. A ten chłopak wygląda po prostu zwyczajnie. No, nie jest Bradem Pittem, Bradleyem Cooperem czy innym aktorem. Nie jest umięśniony, ale też nie jest gruby. Po prostu wygląda tak zwyczajnie. No właśnie, zwyczajnie. I moje doświadczenie jest takie, że często zwyczajni mężczyźni są gotowi na tu i teraz do wejścia w związek. I oni chcą być romantyczni, chcą zdobywać swoją kobietę i starają się na swój sposób, a nie zawsze to umieją. Może cię zniechęcać właśnie takie zdjęcie, gdzie chłopak jest, no po prostu stoi na tle jakiejś, widziałam zdjęcia, że stoją na tle jakiejś zieleni, jakiejś w domu. Te zdjęcia najczęściej nie są jakieś powalające. I tutaj pamiętaj, że oni zazwyczaj robią sobie sami zdjęcia. Jakoś kiedyś usłyszałam od kolegi tekst, że no Zuza, przecież nie poproszę kolegi, żeby mi zrobił zdjęcie, bo chcę wrzucić do internetu. To robią dziewczyny. Zdjęcia mogą być takie sobie, bo on sam sobie robił, a samemu trudno zrobić sobie świetne zdjęcie. To jest jedno. Dwa, możecie zniechęcać to, że no wyszedł tak sobie, albo już ma za kola, albo no nie wiem, miał jakiś taki grymas twarzy, albo w tych oczach nie było czegoś. Tylko wiesz co? Jak robisz zdjęcie, które ma być później prezentowane publicznie, to jest to najczęściej stresujące. Dla mnie jest. Jak ja mam jakąś sesję fotograficzną, to bardzo często mam przerażenie w oczach. Ja się muszę naprawdę uspokoić, żeby wypaść jakoś dobrze. A zobacz, a tutaj chłopak robi sobie zdjęcie po to, żeby się wystawić też swoje serce, swoją wrażliwość na oceny innych. No to nie dziwne, że te zdjęcia mogą być z takim napięciem na twarzy, z jakimś stresem, lękiem w oczach może. I właśnie o tym jednym szczególe chcę powiedzieć, żebyś na to, jak to zobaczysz, jeżeli na to zwrócisz uwagę, to właśnie ten szczegół starała się pominąć. I pomyślała, a może zagadam. Czasami jest też taki zarzut, że te opisy ich są beznadziejne. A z drugiej strony, co oni mają napisać? Po pierwsze, pewnie nie znają zasad copywritingu, ani marketingu i sprzedaży, co chyba i lepiej. Po drugie, piszą do tak naprawdę nie wiadomo kogo, do jakiejś kobiety, więc nie wiedzą, co mają napisać. Gdyby pisali do ciebie konkretnie, gdzie znają, to by mogli poruszyć jakiś konkretny temat. Tak, tak, to piszą, cześć, mam lat tyle i tyle, mieszkam w takim województwie, lubię książki podróże. No okej, możemy powiedzieć, mógłby napisać jakie książki, jakie podróże, ale czy ty też takie rzeczy piszesz? Spójrz na swój profil na portalu randkowym, na ile tam jest szczegółowych informacji, a na ile ogólnych. Więc tym też się nie zrażaj. Jeżeli chłopak wydaje się w miarę, nie mówię ideałem, zagadaj. Spróbuj, zobacz co wyjdzie. Może się okazać, że to będzie porażka totalna. I okej. Ale ty wiesz, że zrobiłaś swoje 100%, no nie? Bo bardzo łatwo jest scrollować ekran i mówić ten nie, ten nie, ten nie, ten nie, ten ma
za grube brwi, tamten ma brzydką szczękę, ten już łysieje, ten nie jest w moim typie. No okej, tylko żeby wybrać właściwego mężczyznę, to już mówiłam w iluś podcastach, moim zdaniem musisz poznać co najmniej 100 mężczyzn. Średnio, może nie co najmniej, średnio 100 mężczyzn. Ilu poznałaś? Poznać, porozmawiać, poznać jego imię, nawiązać jakiś kontakt. Przecież nie musisz od razu z tym chłopakiem iść na randkę. Możecie porozmawiać przez telefon, możecie spróbować znaleźć jakiś czas na wspólne spotkanie, jeżeli mieszkacie niedaleko siebie. Jak daleko, to też możecie to spróbować. Możecie się umówić na jakimś komunikatorze wideo do porozmawiania. Opcji jest wiele, żeby poznać, żeby też samej się przełamać, żeby zobaczyć, co tak naprawdę ci nie pasuje w tym mężczyźnie, bo łatwo kogoś skreślić przez jedno zdjęcie, a to jest bez sensu. I swoją drogą mężczyźni robią tak samo, jak dziewczyna wrzuci zdjęcie do internetu, więc to jest taka pułapka, w którą wpadasz i ty, i mężczyźni. A ona powoduje, że dalej jesteście sami. I ty, i oni. I zmiany możesz zacząć od siebie. Nikogo innego na zachowanie mężczyzn nie mamy wpływu, ale na swoje masz. Dlatego teraz mam dla ciebie taką zachętę i zadanie. Do walentynek jest parę dni. To może właśnie daj sobie szansę. Jeżeli zobaczysz, że jakiś chłopak się wrzucił zdjęcie w internecie, na jakiejś grupie facebookowej, na której jesteś, z zaproszeniem do kontaktu, to zagadaj. A jak nie wiesz, co napisać, to może właśnie napisać coś takiego: hej, widziałam twój post w tej grupie, a nie wiem, co do ciebie napisać, bo się nie znamy. I też dla mnie jest to taka niezręczna sytuacja. Nie wiem, o czym moglibyśmy porozmawiać. Napisaj, że lubisz książki, lubisz podróże. Nawiąż do czegoś tego ogólnego. Proszę, napisz coś więcej o tym. Chciałabym wiedzieć. Moim zdaniem, gdy zaczniesz tekst od takiego przyznania się, takiej autentyczności, przecież też nie czuję się, niezręcznie w tej sytuacji, bo ciebie nie znam, nie wiem, co napisać, to spadnie napięcie też z jego strony i ta rozmowa może być fajna. Zachęcam cię, zaryzykuj, spróbuj, a jeżeli masz pytania, jak co napisać konkretnie, to zostaw komentarz pod tym filmem, będę odpowiadać, będę pomagać. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.